Anna Lewandowska, znana jako trenerka fitness i żona polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego, obecnie dzieli swoje życie między Polską a Hiszpanią. Jakiś czas temu celebrytka pojawiła się na warszawskich salonach, by towarzyszyć swojemu mężowi na premierze filmu biograficznego Lewandowski Nieznany. Podczas swojego pobytu w kraju udzieliła kilku wywiadów i pojawiła się w podcastach, m.in. Piotra Kędzierskiego i Kluby Wojewódzkiego. Jej pobyt w Polsce zakończył się niedługo przed świętami wielkanocnymi, a Anna postanowiła spędzić ten czas z rodziną w Barcelonie, gdzie obecnie mieszka. Na Instagramie Lewandowskiej można zobaczyć jej świąteczne zdjęcia i przepisy na dania, a jej profil obserwuje już ponad 5,1 miliona internautów. Anna wcale nie narzeka na nudę, w piątek bawiła się na urodzinach Marcina Kulczyka, a w sobotę rano zaprezentowała swoje zdolności kulinarne wraz z bratem, który towarzyszył jej w gotowaniu. Lewandowska relacjonowała swoje poranki i dzieliła się z widzami przepisami na pożywne i zdrowe śniadania. Pod nagraniem pojawiały się pozytywne komentarze internautek, które zachwycały się relacją rodzeństwa. Brat trenerki, Piotr Stachurski, który pojawił się w nagraniu, zebrał również pochwały za swoje umiejętności kulinarne. W komentarzach pod nagraniem pojawiały się również informacje, że brat Anny Lewandowskiej został ojcem.